Pani marszałek, pani minister, Wysoka Izbo. Platforma Obywatelska za swoich czasów dbała przede wszystkim o grupy interesu i ludzi dobrze sytuowanych. Dopiero reforma Prawa i Sprawiedliwości w dziedzinie 500+ i dodatku 500+ spowodowała, że polskie rodziny poczuły się bezpiecznie. Proszę Państwa, walka z ubóstwem to był jeden z ważniejszych celów założonego programu 500+. Wiemy, że w 2016 roku, kiedy ten program wchodził, najniższe wynagrodzenie netto wynosiło 1370 zł. 1370 zł plus 500 zł na jedno dziecko to był wzrost od dochodów o 37%. Przy dwuosobowej rodzinie, również przy najniższym wynagrodzeniu, to było 37% wzrostu dochodów w rodzinie. Przy dwójce dzieci to było już 55%. Pani minister, czy ten cel walki z ubóstwem został wykonany i czy dzieci na wsi mogą cieszyć się tak jak ich rówieśnicy z wakacji, z kina, z basenu, z tego, co chcieliby robić w swoim życiu i jak wykorzystać czas? Dziękuję bardzo.